Już. Szanowni Państwo, dzień dobry Państwu, witam na dzisiejszym wykładzie. Niestety pan profesor Wróbel nie mógł z powodu nadzwyczajnych zdarzeń do Państwa dzisiaj przybyć, więc kolejny raz będę się go starał zastąpić, po raz kolejny zapewne nieudolnie. Proszę Państwa, przechodzimy do nowej części w prawie karnym, która de facto powinna być taką solą prawa karnego, no bo skoro prawo karne, to gdzieś w tym prawie jest kara. Kara, która powinna być dla prawa karnego czymś centralnym. No i na tym etapie kursu będziemy mówić o środkach reakcji na popełniony czyn zabroniony. Czasami będzie to środek reakcji na popełnione przestępstwo, aczkolwiek będziemy mieć do czynienia z takimi sytuacjami, kiedy na gruncie danego przypadku nie będzie można przypisać odpowiedzialności karnej, zostanie popełniony czyn zabroniony, no i w związku z tym będzie można zastosować jakiś środek reakcji. Pan profesor Wróbel zaproponował mi takie wyzwanie, żebym poszukał dla Państwa jakiś motyw muzyczny, ale ja już zdradziłem Państwu tę tajemnicę, że jeśli chodzi o muzykę poważną, no to moja wiedza w tym zakresie jest mocno niedoskonała, więc nie chciałem ryzykować z takim rodzajem muzyki. Natomiast jest jedna taka piosenka, która mi się z karą kojarzy. Niestety nie mogę Państwu jej puścić z uwagi na kwestie prawne autorskie i z uwagi na to, że jesteśmy też emitowani czy transmitowani na YouTubie. Natomiast jest to piosenka, którą chyba każdy zna. Ona powstała niedaleko stąd w 1974 roku, kiedy to student AWF-u, który nazywał się Jerzy Filas, i został ukarany grzywną, której nie zapłacił. I trafił do zakładu karnego przy ulicy Czarnieckiego. Dzisiaj jest to obiekt, który no, został zamknięty, tam już nie ma zakładu karnego. Natomiast on skomponował piosenkę Czarny chleb i czarna kawa. Tak? To jest taka uniwersalna piosenka o kimś, kto karę odbywa. I oczywiście ja nie mówię, że w obecnych czasach wobec więźniów stosowane są kary cielesne, no bo tam taki motyw się w tej piosence pojawia. Natomiast polecam uwagę refren. Czarny chleb i czarna kawa, spętani samotnością, myślą swą, szukając szczęścia, które zwie się wolnością. Szczęścia, które zwie się wolnością. To jest jakby esencja kary. Kara polega na tym, że kogoś pozbawiamy wolności, kara jest czymś, co wtedy, gdy jest wykonywane, no to człowiek pragnie się od tej kary uwolnić. Tak? Ta kara jest dolegliwa dla niego. On się nie może doczekać, kiedy wyjdzie. Warunki, które się mu zapewnia, nie są komfortowe dla nikogo. Tak? Musimy sobie zdawać sprawę z tego, czym jest kara i jakie skutki ona wywołuje dla sprawcy. Jak się pojmie to, jakie skutki kara wywiera dla sprawcy, to wtedy można o tej karze sensownie deliberować. Można zastanawiać się, za jakie przestępstwa, jakie kary powinny grozić, jakie kary powinny zostać wymierzane. Ale bez tej empatii, bez uwzględnienia tego, co będzie skazanego czekać po drugiej stronie krat, co będzie dla niego czekać za murem, nie da się sensownie o prawie karnym rozmawiać. Proszę Państwa, w tytule jest nie tylko kara, mówię o tym, co Państwo widzą przed sobą na prezentacji, dlatego że pójdziemy dziś nieco dalej. Ogólnie chciałbym zarysować środki reakcji na popełniony czyn zabroniony, więc nie tylko będziemy mówić o istocie kary, ale będziemy też mówić o środkach karnych oraz innych środkach reakcji, które są w prawie karnym stosowane. Będziemy się zastanawiać nad funkcją tychże środków. Proszę Państwa,
pojawić się musi pytanie, rozmawiamy o karze. Czym się różni kara od innych środków ingerujących w prawa lub wolności jednostki, które karą nie są? Mamy wiele środków, które nie nazywamy karą, ale jednak ich stosowanie powoduje, że człowiek cierpi dokładnie tak samo, jakby wykonywano w stosunku do niego karę. No i trzeba się zastanowić, tak, jakie kryteria wprowadzić, żeby rozróżnić to, kiedy mamy do czynienia z karą, a kiedy to będzie jakiś inny środek. I to, proszę Państwa, nie jest proste. Tak? Myślę, że jakbyśmy zapytali sami siebie, czym jest kara, pewnie większość osób zgromadzonych na tej sali podałoby jakąś inną definicję. Pewnie ta intuicja by bazowała na jakichś intuicjach, które każdy z nas ma. I pewnie jakieś postulaty czy jakieś cechy kary udałoby nam się sformułować. Jakąś definicję udałoby nam się ulepić. Natomiast, proszę Państwa, jeśli chodzi o jakby dziedzinę wiedzy, która zajmuje się istotą kary, jej genezą, ewolucją historyczną, celami, funkcjami kary w zwalczaniu przestępczości, taka dziedzina wiedzy nazywa się penologią. Są specjalne publikatory, publikacje, które tylko tym problemem się zajmują. Proszę Państwa, i jeśli chodzi o aspekty definicyjne, ja pozwolę sobie przytoczyć naszą podręcznikową definicję, z której wynikają pewne cechy, które kara powinna spełniać. Na gruncie naszego podręcznika, oczywiście pewnie jakbyśmy otworzyli podręczniki inne do prawa karnego, na pewno byśmy tych definicji znaleźli więcej i pewnie jakieś postulaty. Czyli kara to jest osobista dolegliwość zadana sprawcy przestępstwa, będąca reakcją na popełnione przestępstwo, wyrażającą potępienie przestępstwa, wymierzoną przez konstytucyjnie uprawniony do tego organ państwa. Kilka cech tutaj mam, ale właśnie one wynikają z tego, że autorzy definicji zadali sobie pytanie, jakie cechy muszą wystąpić, abyśmy mieli do czynienia z karą. Teraz wybierając te cechy. Oczywiście jest to wybór subiektywny i pewnie niekompletny. Moglibyśmy sobie tych cech kary znaleźć więcej. Czyli po pierwsze, na pewno kara ma być reakcją na wyrządzone zło. Przestępstwo jest czymś złym, co wymaga reakcji. Czy jest to jakaś odpowiedź na naruszenie obowiązujących norm prawnych? Na pewno jest też sposobem rozwiązywania konfliktów i napięć społecznych wywołanych przez naruszenie ładu społecznego. Czyli jeśli doszło do popełnienia przestępstwa, no to domagamy się sprawiedliwości, domagamy się reakcji. Ale tak się redukuje też napięcie społeczne. Jeśli ktoś zrobił coś złego, jeśli ktoś zrobił bulwersującego, no to jeśli adekwatna kara nie zostanie wymierzona, my będziemy się bulwersować. Tak? Powstanie jakieś napięcie społeczne z tym związane. No bo jak to? Ktoś zrobił coś bardzo złego i się wykpił od odpowiedzialności. Tak? My się na to nie zgadzamy. Musimy sięgnąć po odpowiedni instrument reakcji. No i wreszcie konflikt, rozwiązywanie konfliktu społecznego. Czasami mamy też perspektywę pokrzywdzonego. Też mamy jego odczucia związane ze sposobem potraktowania kogoś, kto na szkodę tego pokrzywdzonego dopuścił się czynu zabronionego. Czyli to jest jakieś tam wewnętrzne poczucie sprawiedliwości u tego pokrzywdzonego.
Wreszcie trzeci element, bardzo istotny. Kara to ma być coś, co stanowi przejaw świadomego wyrządzenia dolegliwości innej osobie, czyli jakaś represja musi być. Świadome wyrządzanie dolegliwości. Czyli po to wymierzamy karę, aby ci było źle, abyś cierpiał. To ma być dolegliwe. To nie mają być wczasy w cichocinku. To ma być coś, co masz odczuć. To niekoniecznie będzie zwykłe pogrożenie palcem. Tak? Karę trzeba odpowiednio skomponować. Ona musi być taka, aby sprawca ją odczuł. Oczywiście, proszę Państwa, różne będą poziomy tej odczuwalności. Czasem będzie tak, że wystarczy samo skazanie. I samo skazanie bez jakichś tam większych dolegliwości już innych samo w sobie będzie dolegliwe. Bo może być, proszę Państwa, tak, że skazanie, wydanie wyroku skazującego może kogoś pozbawić pracy. Zajmuje stanowisko ktoś, kto, tak, ktoś taki, tak, to jest takie stanowisko, że przy ukaraniu traci się to stanowisko. Jest wiele takich zawodów, które na przykład w przypadku skazania za przestępstwo umyślne wygasa stosunek pracy z mocy prawa. Tak jest chociażby z nauczycielami akademickimi. Skazanie za przestępstwo umyślne oznacza ustanie, rozwiązanie stosunku pracy. Ex lege. Bardzo dolegliwy środek. Jest wyrażeniem potępienia przestępstwa. Czyli to jest napiętnowanie. Tak? Wpisujemy skazanie do Krajowego Rejestru Karnego. Jesteś skazany, jesteś napiętnowany. Skoro żeśmy cię skazali, to znaczy, że popełniłeś przestępstwo. My cię potępiliśmy. Należysz do grupy potępionych. Oczywiście z czasem są mechanizmy, które pozwalają neutralizować bądź eliminować skutki tego potępienia, tak, wpisu do Krajowego Rejestru Karnego. Mamy zatarcia skazania. Ale dopóki to nie nastąpi, jesteśmy naznaczeni. Ja powiem więcej. Czasami będzie tak nawet, że tak wygląda praktyka przy niektórych zawodach zaufania publicznego, że nawet jak się skazanie zatrze, to czasem nie da się uzyskać wpisu na listę osób, które wykonują konkretny zawód. Tak jest na przykład w przypadku adwokata, który został skazany i zatarło mu się skazanie, może być tak, że nie zostanie wpisany na listę. Zdarzały się już takie przypadki. Ja oczywiście abstrahuję od tego, czy to jest praktyka poprawna, natomiast pokazuję tylko skutki tego potępienia. One mogą się rozciągać jeszcze na wiele lat po popełnieniu przestępstwa i nawet po wyeliminowaniu informacji o ukaraniu z Krajowego Rejestru Karnego. No na pewno kara ogranicza prawa lub wolności jednostki. To jest jasne. Nawet w sposób najdalej idący. Trudno wyobrazić sobie bardziej intensywną ingerencję w prawa lub wolności jednostki niż w przypadku wysłania kogoś do zakładu karnego. Może być wymierzona przez organ konstytucyjnie umocowany. Czyli sąd ma wymierzyć karę. Nie prokurator, nie policja. Sąd ma być takim organem, tym organem, który z mocy konstytucji może wykonać czynność konwencjonalną w postaci wymierzenia kary. Jeszcze wrócę, proszę Państwa, do tego świadomego zadawania dolegliwości, bo wspomniałem Państwu, że są też takie środki, które również są bardzo dolegliwe, bardzo odczuwalne dla sprawcy. Nie trzeba daleko szukać. Weźmy sobie na tapetę tymczasowe aresztowanie. Tymczasowe aresztowanie
jest czymś o wiele gorszym, jest czymś o wiele bardziej dolegliwym niż kara pozbawienia wolności. Gwarantuję Państwu, że stopień odczuwania i jakość przebywania w izolacji w warunkach aresztu jest o wiele bardziej intensywna niż w przypadku odbywania kary. Nie możemy telefonować, chyba że za zgodą organu dysponującego. Mamy wyeliminowaną możliwość widzeń, chyba że za zgodą organu prowadzącego. Wielu rzeczy nie możemy robić, które moglibyśmy robić w trakcie wykonywania kary. Najbardziej drastyczny środek chyba, który jest znany prawu karnemu. Ale to nie jest kara. Chociaż czasem się tego nie rozumie w dyskusji na temat stosowania tymczasowego aresztowania, ale tymczasowe aresztowanie to nie jest coś, co ma karać. Tymczasowe aresztowanie służy temu, żeby zapewnić prawidłowy tok postępowania karnego, żeby zabezpieczyć to postępowanie karne przed jakąś destabilizacją ze strony podejrzanego lub oskarżonego. I my nie chcielibyśmy dolegliwości jakiejś tutaj wprowadzać w stosunku do sprawcy, natomiast ona jest nieuchronna. Nie jesteśmy w stanie inaczej w niektórych przypadkach chronić tok postępowania karnego. Po prostu inaczej nie można. Jak ktoś jest pozbawiony wolności, na przykład na podstawie ustawy o ochronie zdrowia psychicznego, został umieszczony w zakładzie psychiatrycznym na przymusowym leczeniu. No jest to pozbawienie wolności, to może być dolegliwy środek. My wiemy, że ten sprawca cierpi. My nie chcemy mu zadawać dolegliwości, bo cele mamy inne, które chcemy osiągnąć. Jakaś prewencja, jakieś zabezpieczenie czegoś. Ale po prostu inaczej się nie da. I oczywiście to cierpienie, dolegliwość, ona się pojawia, ona jest nieuchronna. Ale my jej nie chcemy. Ona jest czymś ubocznym. Natomiast jak ważymy różne dobra, czyli wolność sprawcy, wolność jakiegoś człowieka, to czasami uznajemy, że są jeszcze cenniejsze wartości, bo czasem może być taki układ, że trzeba poświęcić tę wolność po to, żeby zrealizować istotniejszy cel, jakieś istotniejsze dobro. Mamy zapewnić prawidłowy tok postępowania. Jak chcemy chronić się przed kimś, kto powinien się leczyć psychicznie, ale no przed kimś, kto może zagrozić zdrowiu lub życiu innych osób, no to my nie możemy sobie na to pozwolić, żeby nie stosować takich dolegliwości. Tak? Czyli no, musimy się pogodzić z tym, że będziemy coś inwazyjnego stosować. I proszę Państwa, to jest taka magia czasami, bo właśnie no, czym się różni kara od czegoś innego? No i tu jest dolegliwość. Tak? Chodzi tylko o ustalenie, gdzie jest napiętnowanie i gdzie jest ta świadoma dolegliwość. Jaki jest cel określonego środka. Tak? Jak my mamy tego aresztowanego, my go nie chcemy męczyć. Najchętniej byśmy tego nie robili. No ale cóż, nie możemy inaczej ochronić postępowania karnego. Racjonalizacja kary. Tak, czyli. Ja tylko chciałem Panie Profesorze zadać takie pytanie co do tego ostatniego wymogu, czyli wymierzenia przez sąd. I ja mam pytanie, jak w takim razie prawo karne podchodzi do czegoś, co no, nie wiem, czy to można w ogóle nazwać karą niż prawa karnego, do tych wszystkich kar administracyjnych, no chociażby tu do tego, co się działo podczas
COVID-u, czy różnych kar dyscyplinarnych tego typu, czy jakby to w ogóle nie jest kara w rozumieniu prawa karnego i nie podlega innym zasadom wymierzania kary, czy jak to jest? Właśnie, wydaje mi się, że za chwilę będzie jakiś slajd dotyczący tej kwestii. Oczywiście on nie będzie dotyczył konkretnych środków, ale w perspektywie konstytucyjnej, jak popatrzymy sobie na te problemy, to coś może być karą, mimo że taką karą, powiedzmy, w rozumieniu artykułu 42 ustęp 1 Konstytucji. Czyli coś może być odpowiedzialnością karną, ale udaje, że tą odpowiedzialnością karną nie jest. Zaraz to rozwinę w dalszej części wykładu, bo to jest sam w sobie ciekawy problem i chciałbym go poruszyć. Będziemy się nad tym zastanawiać, ale to za momencik. Proszę Państwa, czyli no czemu ma służyć kara? Oczywiście tych funkcji będzie sporo. Mówiliśmy dzisiaj, że no jest coś takiego jak zaspokojenie społecznemu poczuciu sprawiedliwości, jest jakaś tam prewencja. I proszę Państwa, no, ta dyskusja o celach kary, o tym, po co jest kara, w jakiej wysokości powinno się ją wymierzać, to jest dyskusja dosyć trudna, zwłaszcza w kontekście, no to nie jest problem tylko Polski, ale w Polsce też on jest bardzo widoczny, problemu tak zwanego populizmu penalnego. Czasami, albo często, politycy starają się nas przekonać, że tylko podwyższaniem kar to jest jakieś remedium na przestępczość, że jak my podwyższymy kary, będziemy karać surowo, to my się przestępczości pozbędziemy. Proszę Państwa, oczywiście jest to rozumowanie wadliwe. W dyktaturach nie mielibyśmy przestępstw, gdyby tak to rzeczywiście działało. Wiele osób po prostu nie kalkuluje, że zostanie wyciągnięta do odpowiedzialności. Może ktoś tego nie brać w rachubę. Także ta dyskusja o racjonalizacji kary jest dosyć trudna, zwłaszcza, że politycy mówią o zaostrzaniu kar, przy czym to, co postulują, to nie ma działać, to ma się ładnie sprzedawać. To ma nas ucieszyć, że my będziemy reagować w sposób stanowczy na popełnione czyny zabronione. I proszę Państwa, tutaj jest ważna ta wrażliwość, ta empatia, o której mówiłem na początku, jak dyskutujemy o populizmie. Podczas pandemii wielu z nas, albo nawet wszyscy, no byliśmy zamknięci w domu. Pamiętamy, jakie to było dolegliwe dla nas, mimo że przebywaliśmy w swoich czterech ścianach, no to nie było to zbyt przyjemne. Da? A musimy też mieć na uwadze, w jakich warunkach sprawca będzie odbywał karę. A przypomnijcie sobie, jak wam się dłużył ten okres, kiedy byliście zamknięci we własnych domach i wyobraźcie sobie, jak ten czas biegnie u sprawcy, który ma kilka lat spędzić w warunkach, w których może mieć wieloosobową celę, może przebywać w warunkach, w których dostęp czy może powierzchnia przypadająca na jednego skazanego wynosi minimum 3 metry kwadratowe. Przebywa w warunkach dosyć, no, takich, powiedzmy, niezbyt zachęcających, jeśli chodzi o aspekt sanitarny, plus materace, tego typu nieprzyjemności. Wyobraźmy sobie, prawda, jak ten czas biegnie, jak to się odczuwa. To dzisiaj łatwo powiedzieć, że ktoś idzie na 5 lat do więzienia, prawda? Ale wyobraźmy sobie, co robiliśmy 5 lat temu. Wyobraźmy sobie, ile to jest czasu, ile zdążyliśmy zrobić, tak? Wielu z nas, pewnie życie się w sposób taki diametralny zmieniło. Dużo się może zmienić w 5 lat, tak? Z kawał czasu. Także jeśli
mierzymy się z tymi populistycznymi argumentami, to musimy mieć to na uwadze, tak? Co jest za murem? Jakie środki tam są stosowane? Proszę Państwa, jeśli chodzi o teorię kary, Państwo sobie poczytają też w naszym podręczniku szerzej na ten temat. To jest takie podstawowe, no to teorie retrybutywne, teorie prewencyjne oraz teorie mieszane. Te pierwsze się koncentrują generalnie rzecz ujmując na odpłacie za popełniony czyn zabroniony. Czyli ma być sprawiedliwy, ma być adekwatny. Tak? Złem za zło odpowiada. Tutaj ta odpłata jest centralnym punktem, jeśli chodzi o tę teorię. Teorie prewencyjne, no to są takie teorie użytecznościowe. Czyli chodzi tutaj o osiągnięcie jakiegoś celu, tak? Prewencja, zapobieganie temu, aby ludzie dopuszczali się czynów zabronionych, czyli to jest ta prewencja ogólna. No i prewencja szczególna, indywidualna, tak? Czyli skierowana w stosunku do sprawcy. Czyli aby to sprawca sam zrozumiał, aby go wychować na tyle, żeby on wiedział, że się nie opłaca wracać na drogę przestępczą. No i oczywiście, proszę Państwa, trudno tutaj działać zero-jedynkowo, czyli powiedzieć, że jedna z tych teorii jest jedyną słuszną teorią. Tak się zrobić nie da, tak? Bo każda z tych teorii ma swój słabszy lub mocniejszy punkt. Tak? Raczej trzeba pewne racje, które są prezentowane w ramach tych teorii, wypośrodkować. Coś z tego wybrać, tak, na podstawie właśnie tego, co jest lepsze w tych teoriach, zbudować konkretne reguły, środki reakcji, ukształtować te kary w odpowiedni sposób. Czyli musimy mieć takie instrumenty, które pozwalają odpłacać, ale równie dobrze musimy mieć takie instrumenty, które pozwalają racjonalizować kary. Czyli czasem nie będzie nam się opłacać odpłacić komuś w 100% za wyrządzone, bo jeśli to oczywiście jest możliwe, czasem to wręcz byłoby nieludzkie, tak? No, chociażby no, stosowanie kary śmierci, nie robimy tego, nie ma u nas kary śmierci. Tak? Uznajemy, że to jest coś, co jest absolutnie nieakceptowalne. Proszę Państwa, kara w perspektywie konstytucyjnej. Czyli słowo kara no, pojawia się w kilku przepisach konstytucji, natomiast istotne jest właśnie umieszczenie tego terminu na gruncie artykułu 42 ust. 1 konstytucji, który właśnie mówi o odpowiedzialności karnej i o wymierzeniu kary pod groźbą kary przez ustawę obowiązującą w czasie jego popełnienia. Odpowiedzialności karnej podlega ten, kto dopuścił czynu zabronionego pod groźbą kary przez ustawę obowiązującą w czasie jego popełnienia. Musimy, proszę Państwa, wiedzieć rzeczy następujące w tym kontekście. Konstytucja operuje pojęciem kary w jego szerokim znaczeniu. Czyli kara to nie jest tylko to, co jest w kodeksie karnym nazwane karą. To może być też inny środek. To może być środek właśnie umieszczony w obrębie prawa administracyjnego. Czasem ustawodawca chce nas oszukać i mówi tak, no jest instrument pewien. Represyjny instrument. Ale on nie jest karą. To jest jakaś sankcja administracyjna. To jest taka prewencja. Ale proszę Państwa, jak popatrzymy na istotę danego środka, to się może nam okazać, że no, można to, co nam powiedział ustawodawca, zdemistyfikować. Powiedzieć, no nie, ten instrument konkretny, który ustawodawco nam wprowadziłeś, to jest nic innego jak właśnie kara. A skoro tak, to
należałoby stosować wszystkie gwarancje, które konstytucja wymaga dla przypisywania odpowiedzialności karnej. I wtedy może nam się pojawić takie pytanie właśnie, to o czym Pan przed chwilą mówił. Czy to nie powinien robić sąd? Orzekać taką karę. Możemy stwierdzić, że zaraz, no hola hola, to jest kara. To jest instrument, mimo że umieszczony poza ustawą karną, ale on pełni dokładnie taką samą funkcję. Skoro to jest kara, to aby uczynić zadość wymogom konstytucyjnym, muszą być zapewnione odpowiednie gwarancje, no i sąd, który będzie stał na straży ich przestrzegania. I rzeczywiście wtedy możemy powiedzieć, że stosujemy surowsze kryteria. Ten system kar administracyjnych, na gruncie innych ustaw administracyjnych, on jest taki trochę podejrzany, bo nikt się chyba na poważnie jeszcze nie zastanawiał, jakie tam gwarancje powinny zostać przyznane, jakimi gwarancjami powinno się obudować ten system. I może pewne zasady gwarancyjne, które stosujemy na gruncie prawa karnego, powinny być tam przeniesione i powinniśmy ich wymagać. Czyli proszę Państwa, tutaj też mała uwaga. Jak popatrzymy jeszcze raz na ten artykuł 42, odpowiedzialność karna, o to pewnie wykroczenia by nam się tutaj też mieściły. Kara za wykroczenie. I system wykroczeniowy to może być prawo karne sensu largo, czyli system, w stosunku do którego powinno się stosować wymogi z artykułu 42 ustęp 1 Konstytucji, no i też oczywiście inne przepisy, które dotyczą kar. Przy czym, proszę Państwa, no restrykcyjność stosowania tych zasad może być różny w zależności od tego, z jak dolegliwym środkiem mamy do czynienia. Wyższych standardów będziemy wymagać na gruncie prawa karnego, a nieco mniejsze wymagania będziemy mieć w odniesieniu do prawa wykroczeń. To jest myśl, która już się pojawiła. Czyli jak o coś innego niż karanie chodzi, no to znaczy, że mamy do czynienia z jakimś innym środkiem, tak, który nie jest karny. Przy czym notabene, jak też pamiętamy, no jeśli chodzi o sankcje, tak, i mówiliśmy o pandemii przed chwilą, to proszę Państwa, na przykład środki, grzywny nakładane na restauratorów, którzy otwierali swoje działalności gospodarcze, no, takie wysokie grzywny były nakładane, albo proszę Państwa, no, nawet wobec osób, które naruszały zakaz poruszania się, już abstrahuję od kwestii ustanowienia właściwych przepisów w drodze podustawowej. To jest jakby kolejny problem. Natomiast jak popatrzymy na sam ten środek i na to, jak on jest dolegliwy, jak on jest wykonywany, bo tam przecież pamiętajmy, że tamte kary były natychmiastowo wykonalne. Czyli praktycznie organ administracyjny mógł od razu przystępować do egzekucji środków, które zostały orzeczone, nałożone właściwie na jednostkę. No, represja, dolegliwość. Trudno nie twierdzić, że właśnie dolegliwość nie była celem stosowania tychże środków. Dlatego z tego punktu widzenia powiedzielibyśmy, że no, mieliśmy do czynienia z czymś, co było karą w rozumieniu przepisów Konstytucji. Proszę Państwa, jeśli chodzi o inne regulacje istotne w kontekście kary, no to na pewno zasada ochrony godności człowieka. Przyrodzona, niezbywalna godność człowieka stanowi źródło wolności i praw człowieka. Nienaruszalna jest. Poszanowanie ochrony jest obowiązkiem władz publicznych. Proszę Państwa, kiedyś była taka dyskusja,
w której uczestnicy, część uczestników sygnalizowała, że właśnie kara jest czymś, co może naruszać godność człowieka, uprzedmiotawiać. Otóż, proszę Państwa, no, nic bardziej mylnego. Właśnie wymierzenie kary jest wyrazem poszanowania podmiotowości człowieka. Skoro człowieku, to jesteś istotą odpowiedzialną, no to będziesz odpowiadał za swe złe czyny. To jest poszanowanie godności człowieka. Tylko, że oczywiście godność ma być w tym wszystkim nienaruszana. Czyli jak już mamy karę, już ją orzekliśmy albo orzekamy, no to też nie można takiej skomponować, żeby kogoś uprzedmiotawiać. Oczywiście ta godność może w wielu różnorakich aspektach zostać naruszona. W powiązaniu pewnie z jakimiś innymi wartościami konstytucyjnymi. Natomiast jest to przepis niezwykle istotny, tak? Nawet w kontekście regulacji karno-wykonawczych, kiedy rozmawiamy o tym, jak kary są wykonywane, w jaki sposób mają być wykonywane. Proszę Państwa, zasada proporcjonalności. Również istotna rzecz, test proporcjonalności. Jak popatrzymy na różne uzasadnienia wyroków sądów liniowych, rzadko taki test proporcjonalności jest przeprowadzany. A chyba to powinna być kwintesencja karania. Kara to jest coś, co ma być proporcjonalne, co ma być adekwatne. Nie może być nadmiernie surowy wobec wyrządzonego zła i wobec celów, które chcemy za pomocą tej kary osiągnąć. To jest takie ważenie wartości. Zawsze, jak będziemy stosować różne zasady dyrektywy wymiaru kary, gdzieś z tyłu głowy test proporcjonalności musimy stosować. Zakaz stosowania tortur nieludzkiego lub poniżającego traktowania. Zakaz bezwzględny. Nikt nie może być poddany torturom ani okrutnemu, nieludzkiemu lub poniżającemu traktowaniu karaniu. Zakazuje się stosowania kar cielesnych. Na podstawie tego zakazu moglibyśmy powiedzieć, że z niego wynika konstytucyjny zakaz wprowadzenia kary śmierci. Nie tylko konwencje międzynarodowe, ale konstytucja tego zabrania. Zabijanie, no to jest kara cielesna. Trudno sobie inaczej tę karę wyobrazić. Proszę Państwa, z tymi wszystkimi regulacjami konstytucyjnymi koresponduje artykuł 3 Kodeksu Karnego, który mówi, że kary oraz inne środki przewidziane w tym kodeksie stosuje się uwzględnieniem zasad humanitaryzmu, w szczególności z poszanowaniem godności człowieka. Zwracam uwagę właśnie na ten termin obok kary, inne środki, czyli wszystkie środki w prawie karnym. Nie tylko środki karne. Zawsze humanitaryzm, zawsze z poszanowaniem godności człowieka. Nie możemy wobec człowieka stosować takiej kary albo kary w taki sposób, żeby zadawać dolegliwości ponad miarę, zbędne dolegliwości, takie, które są niepotrzebne. Jeśli chodzi o podział kar, to jest dosyć proste. Mamy kary nieizolacyjne, czyli grzywna, ograniczenie wolności oraz kary izolacyjne. Mamy karę pozbawienia wolności oczywiście i kara aresztu wojskowego. Jest taki specjalny reżim stosowany wobec żołnierzy zawarty w części wojskowej. Proszę Państwa, tutaj
jedna rzecz. Mamy katalog kar w artykule 32 kodeksu karnego. Mamy grzywnę, kolejne grzywnę, ograniczenie wolności, pozbawienie wolności, czyli taka terminowa kara pozbawienia wolności, 25 lat pozbawienia wolności, gwarze pewnej zwana ćwiartką albo ćwiarą, dożywotnie pozbawienie wolności, zwane dożywocie i mamy 322 karę aresztu wojskowego. Proszę Państwa, ta kolejność związana z karami, ona nie jest przypadkowa. Ona jest wyrazem podkreślenia przez ustawodawcę, które z kar mają prymat nad innymi. Więc przede wszystkim powinniśmy stosować te kary lub orzekać te kary, które mają charakter wolnościowy. Zresztą zgodnie z zasadą proporcjonalności. Tam, gdzie nie jest to konieczne, minimalizujemy cierpienie, stosujemy jak najmniej dolegliwe środki. Dopiero jak szczególne racje będą za tym przemawiać, stosujemy surowsze kary, już kary izolacyjne. Czasami będziemy chcieli z pracy wypróbować i orzekniemy karę pozbawienia wolności, ale jej wykonanie warunkowo zawiesimy. To już ktoś zrobił już coś gorszego, więc na samej grzywnie nie możemy poprzestać. My mu jeszcze zagrozimy więzieniem, tak? Sprawdzimy go, wypróbujemy. Jak będziesz się dobrze zachowywał, to nie trafisz do więzienia. To mobilizacja. Grzywna. Czyli kara finansowa. Chodzi o to, żeby sprawca odczuł w swej kieszeni to, że zrobił coś złego. Może być orzekana jako grzywna samoistna, czyli to jest wtedy, kiedy tylko grzywnę będziemy orzekać wobec sprawcy, ale może to być grzywna kumulatywna, która jest orzekana obok kary pozbawienia wolności. Czyli orzekamy i to, taką kompozycję robimy, tak? Powiemy, kara pozbawienia wolności nie wystarcza, jeszcze trzeba, żeby ktoś odczuł finansowo to, co zrobił. Mam jeszcze taką grzywnę związaną z warunkowym zawieszeniem wykonania kary pozbawienia wolności. Tam też, jeśli zawieszamy karę pozbawienia wolności, możemy orzec grzywnę. Mamy taki artykuł 71, paragraf 1 kodeksu karnego, który nam pozwala taką operację wykonać. Państwo, i mamy dwa systemy orzekania tej grzywny i zaraz sobie powiemy, jaki tutaj był pomysł i po co w szczególności ten system stawów dziennych został wprowadzony. Mamy wciąż grzywny kwotowe. Są ustawy, w których grzywna jest określona kwotowo, czyli wskazany jest pułap, konkretna suma, do której możemy orzec karę grzywny. Grzywna. No i system stawek dziennych. System stawek dziennych, który został opisany w kodeksie karnym. I kodeks mówi, że grzywne wymierza się w stawkach dziennych, określając liczbę stawek dziennych oraz wysokość jednej stawki. Jeżeli ustawa nie stanowi inaczej, to najniższa liczba stawek dziennych wynosi 10, najwyższa 540. Kiedyś tego było mniej, kiedyś było, o ile dobrze pamiętam, 360, z czasem ustawodawca podwyższył ten próg. Wysokość jednej stawki wynosi od 10 zł do 2000, jedna stawka.
Czyli jak przeliczymy sobie na kwoty, konkretne kwoty pieniężne, które wynikają z liczby stawek, no to minimalna wysokość grzywny to będzie 100 zł, 10 razy 10, a najwyższa to 1 080 000 zł. Przy czym, proszę Państwa, jest tutaj pewne zastrzeżenie. Są pewne wyjątki, tak? Jeśli będziemy mieć do czynienia z taką instytucją sądowego wymiaru kary, jak nadzwyczajne obostrzenie kary, to wtedy może się okazać, że grzywna będzie surowsza. Będzie mogła wynosić do 810 stawek dziennych. Mamy też przepisy szczególne, na przykład artykuł 309, który wskazuje, że liczba stawek dziennych za pewne przestępstwa może być znacznie wyższa. Do 3000 stawek dziennych. Jak będziemy mówić o karze łącznej, to jeszcze się Państwo dowiedzą, że w ogóle jest jeszcze taka możliwość, żeby tych stawek dziennych było jeszcze więcej. Ale to temat na przyszłe zajęcie. Proszę Państwa, jaki jest sens tego systemu stawek dziennych? Na pewno, proszę Państwa, no chodzi o to, żeby orzec grzywny w takiej wysokości była dostosowana do stanu majątkowego i możliwości zarobkowych sprawcy. I dwa etapy orzekania tej grzywny mamy. Czyli jak zdecydujemy się, że grzywna będzie odpowiednia w danej sytuacji, no to musimy przejść przez dwa etapy. Najpierw ustalamy liczbę stawek, biorąc pod uwagę zasady i dyrektywy wymiaru kary, a później musimy dostosować czy określić wysokość stawki dziennej do możliwości konkretnego sprawcy. Proszę Państwa, są systemy, w których na przykład mandaty drogowe tak są nakładane, czyli kiedyś w Finlandii była taka sytuacja, jak jeszcze Nokia dobrze prosperowała, to szef Nokii został zatrzymany i zapłacił jakiś taki kolosalny mandat, jakieś 200 000 euro, coś takiego, może więcej. No bo uznano, że ma takie możliwości zarobkowe. Dla kogoś, kto zarabia 2,5 tysiąca złotych, na pewno grzywna odczuwalna będzie na niższym poziomie niż w stosunku do tego, który zarabia 15 tysięcy złotych. Trzeba to jakoś wypośrodkować. Nie możemy, nie będziemy sprawiedliwie, jak będziemy stosować te same kwoty wobec tych dwóch sprawców, bo jeden z nich karę odczuje mniej albo w ogóle nie odczuje, a dla drugiego jakaś tam krzywda może być już majątkiem, tak? Może osiągać jakiś pułap niebotyczny, będący poza zasięgiem tej osoby. Właśnie chodzi o to, żeby stworzyć właśnie taki instrument, który pozwala modyfikować wysokość grzywny do możliwości konkretnego człowieka. Czym, proszę Państwa, w praktyce nie łudźmy się, że to jest jakoś dogłębnie badane, raczej w miejscu, gdzie sąd mówi o wysokości orzeczonej grzywny, raczej no, sądy się nie doktoryzują specjalnie nad tym, jaka jest pożądana wysokość grzywny z punktu widzenia stanu majątkowego konkretnego sprawcy. Jeśli chodzi o grzywny określane kwotowo, to kiedyś nie było wiadomo, jaka to jest minimalna wysokość takiej grzywny. Bodaj w 2009 roku się to zmieniło, kiedy na podstawie ustawy szczególnej określono minimalną kwotę takiej grzywny na 100 zł. Czyli ona jest w istocie taka sama, jaka nam wyjdzie z przeliczenia
czy pomnożenia 10 stawek dziennych razy minimalna wysokość stawki, czyli 10 zł. To jest ten sam pułap. Przy czym nie mamy górnej granicy grzywny orzeczonej kwotowo. Nie ma czegoś takiego. Dalej. Kara ograniczenia wolności. Bardzo ciekawa i no, bardzo interesująca przede wszystkim, jeśli chodzi o aspekt karno-wykonawczy. To jeśli Państwo się kiedyś zdecydują na kurs prawa karnego wykonawczego, to tam właśnie te meandry dotyczące wykonywania kary ograniczenia wolności są omawiane. Tam jest mnóstwo problemów z tym związanych. Bardzo interesująca kara. I proszę Państwa, tutaj tak, jeśli chodzi o formy, w których może być wykonywana ta kara, to po pierwsze, kara ograniczenia wolności może polegać na obowiązku wykonywania nieodpłatnej, kontrolowanej pracy na cele społeczne. Nieodpłatnej, kontrolowanej pracy na cele społeczne. Czyli ktoś pracuje, ale nie otrzymuje za to wynagrodzenia. Jest nadzorowany, skontrolowany przez odpowiednie służby i pracodawcę, i służby kuratorskie. No i sąd nadzoruje wykonywanie tej kary. Praca ma być na cel społecznie użyteczny, nie na rzecz prywatnej firmy, tylko na rzecz ogółu. De facto są to podmioty takie publiczne, ustalane przez gminy. To jest pewien problem, bo w niektórych małych gminach te miejsca pracy, znaczy miejsca, gdzie można ludzi na karę, znaczy wobec których orzeczono tę karę do jakiegoś sensownego miejsca skierować, no to mniejsze gminy raczej mają z tym problemy. A więc w większych gminach jest troszeczkę lepiej. Druga forma wykonywania tej kary, to jest potrącenie od 10 do 25% wynagrodzenia za pracę w stosunku miesięcznym na cel społeczny wskazany przez sąd. Przy czym może być, proszę Państwa, tak, że sąd zdecyduje się nałożyć obie te formy. Czyli może powiedzieć tak, mamy do czynienia ze sprawcą, który ma pracę, zarabia. No i my zrobimy taki oto manewr, że on pracuje tam na, powiedzmy, 3/4 etatu. Trochę czasu ma. No to niech trochę sobie popracuje, a my też jednocześnie mu zabierzemy część wynagrodzenia. To, ten zabór tej części wynagrodzenia, ono ma też iść na cele społeczne, tak? Ale to zajęcie tego wynagrodzenia to jest coś, co jest bardzo podobne do grzywny. Pełni podobną funkcję. Czasem może być tak, że wobec sprawcy orzeczono karę ograniczenia wolności w formie nieodpłatnej kontrolowanej pracy na cele społeczne, ale na przykład w trakcie sprawca dostał bardzo dobrą pracę, ma propozycję dobrej pracy. Może być tak, że zamieni się mu formę wykonania kary. Jest to możliwe w bazie przepisów wykonawczych. Także tutaj, jeśli chodzi o wykonywanie, jest to kara dosyć, powiedziałbym, elastyczna. Proszę Państwa, tutaj powstaje też pewna ciekawa rzecz, bo pojawiają się takie głosy, że kara ograniczenia wolności w postaci takiej no, pracy przymusowej, nieodpłatnej, kontrolowanej na cele społeczne, że ona jest niezgodna z konwencjami międzynarodowymi. Tak? I podaje się przykład artykułu 4 Europejskiej Konwencji Praw Człowieka, no i artykuł 8 ustęp 3 Międzynarodowego Paktu Praw Obywatelskich i Politycznych. Proszę Państwa, taka łamigłówka dla nas. Popatrzcie na ten przepis i odpowiedzcie na pytanie, czy jeśli mamy
orzeczoną karę w formie pracy. Ktoś został skazany prawomocnym wyrokiem i ma iść do nieodpłatnej, kontrolowanej pracy. To czy zasadna jest teza, że właśnie te przepisy prawa międzynarodowego, aktów prawa międzynarodowego, które teraz pokazuję, czy one stoją na przeszkodzie rzeczywiście temu, żeby taką karę orzec? Czy nasza kara ograniczenia wolności w formie pracy jest zgodna z konwencjami? No bo popatrzmy na ten punkt A, znaczy na literkę A, ustęp trzeci. Czyli zasadą jest, że nie można kogoś zmuszać do pracy przymusowej lub obowiązkowej. Ale w rozumieniu konwencji praca przymusowa lub obowiązkowa nie obejmuje żadnej pracy, jakiej wymaga się zwykle w ramach wykonywania kary pozbawienia wolności orzeczonej zgodnie z postanowieniami artykułu 5 niniejszej konwencji lub w okresie warunkowego zwolnienia. Tu jest ciekawe, bo przecież ta kara, którą my mamy, to nie jest kara związana z karą pozbawienia wolności. Ale z drugiej strony argumentacja portiera, jak można więcej, to można i mniej. Znaczy, my mamy sytuację, kiedy możemy przy pozbawieniu wolności, w sensie nie można przy pozbawieniu wolności, to chyba tym bardziej jest dopuszczone mniej kary ograniczenia wolności. Czy tak trzeba było z tego wybrnąć, tak, z tych zarzutów? One moim zdaniem są nietrafne i tu bym się z Panem absolutnie zgodził. Przecież to jest kuriozum, żeby twierdzić, że okej, możemy kogoś wysłać do takiej pracy, ale tylko wtedy, jak ktoś siedzi w więzieniu albo udał się na warunkowe, przedterminowe zwolnienie. To jest dysfunkcjonalne. Tak, rzeczywiście, no jakbyśmy powiedzieli, że wtedy możemy, to czemu nie możemy wówczas, kiedy nie orzeczono kary izolacyjnej? Także wydaje mi się, że te zarzuty bazują na nieporozumieniu. Tutaj bym się zgodził, że nie mamy problemu z punktu widzenia zgodności z konwencjami. Proszę bardzo, widzę. A zaraz będziemy o tym mówić. Znaczy, powiem tak, bo chodzi Panu o sens kary, tak, z którą mamy do czynienia. Czyli pytanie też dotyczy tego, co jest pozbawieniem wolności, a co jest tylko ograniczeniem wolności. Tak? Czyli Pan tutaj sugeruje, że na gruncie konwencji właśnie ten termin pozbawienie wolności, że ograniczenie wolności, czyli to pozbawienie wolności w konwencji ma szersze znaczenie i obejmuje też to, co jest u nas ograniczeniem. Tak? Czy to jest jakiś pomysł interpretacyjny, który można rozważyć? Natomiast nawet jakbyśmy uznali inaczej, no to znów chyba też moglibyśmy stosować inne figury argumentacyjne i powiedzieć tak jak Pan, że jeśli przy intensywniejszych środkach my możemy kogoś skierować do pracy, no to tym bardziej możemy to zrobić w przypadku mniej inwazyjnych środków. Tutaj musimy uważać, bo też mamy szereg przepisów konwencji, które mówią o pozbawieniu wolności i ono jest rzeczywiście szerzej rozumiane trochę niż na gruncie naszych ustaw niektórych. Także musimy też uważać na inne przepisy konwencji. Tak? To jest oczywiście pomysł dosyć ciekawy, ale wymagałby chyba głębszego namysłu, tak? Żeby no, rozważyć, czy rzeczywiście coś takiego może być pozbawieniem wolności. Może być z tym pewien problem, tak mi się wydaje. Jeśli chodzi o okres, w którym ta kara jest wykonywana, to minimalny czas to miesiąc. Najdłużej
do 2 lat możemy taką karę wymierzyć. Orzeka się w miesiącach lub latach. I przy nadzwyczajnym obostrzeniu kary są dokładnie takie same przedziały, czyli też do 2 lat. Dłużej ta kara nie może trwać. Po prostu stwierdzono, że praca jest czymś tak specyficznym, to ograniczenie wolności, że niestety, ale no nie możemy wymagać też no, wieloletniej nieodpłatnej pracy od sprawcy. I dlatego ustawodawca podjął decyzję, żeby ustalić maksymalną granicę 2 lat. Proszę Państwa, ta kara ograniczenia wolności ma pewne elementy stałe oraz zmienne. Jeśli chodzi o elementy stałe, to w czasie odbywania tej kary skazany nie może bez zgody sądu zmieniać miejsca stałego pobytu. To ma bardzo duże znaczenie też z uwagi na to, że może się nam zmienić właściwość sądu, który wykonuje karę ograniczenia wolności. Jak będzie nam ten sprawca zmieniał tak bez zgody miejsce stałego pobytu, to mogą się pojawić duże komplikacje przy wykonywaniu. Dlatego nakazujemy mu, aby bez pozwolenia sądu nie zmieniał miejsca pobytu. Następnie no, ma obowiązek udzielania wyjaśnień dotyczących przebiegu odbywania kary. No i są też elementy zmienne, tak? Można orzec wobec takiej osoby świadczenie pieniężne albo obowiązki wskazane w artykule 72. Także to takie ogólne rzeczy bardzo dotyczące kary ograniczenia wolności. Jeszcze może jedną rzecz też powiem, ale później na kanwie tej rzeczy sformułuję pytanie, jak będziemy mówić z kolei o karze pozbawienia wolności. Był taki okres, kiedy kara ograniczenia wolności była wykonywana w systemie dozoru elektronicznego. Do kwietnia 2016, od 1 lipca 2015 roku bodaj, do kwietnia 2016. Później z tego modelu zrezygnowano i zdecydowano się, że dozór elektroniczny będzie stosowany w związku z wykonywaniem kary pozbawienia wolności. Także był taki czas, kiedy uważano, że tak zwana bransoletka jest coś takiego, co jest w istocie ograniczeniem wolności. I tak to ukształtowano też w kodeksie. Jeszcze sobie zaraz do tego wrócimy, bo to jest dosyć ciekawy problem. Kara pozbawienia wolności, czyli ta najsurowsza, najbardziej inwazyjna, najbardziej dolegliwa, są 3. Czyli kara terminowa, która wynosi najkrócej miesiąc, najdłużej 15 lat, orzeka się w miesiącach lub latach na gruncie kodeksu karnego. Co ciekawe, na przykład na gruncie kodeksu karnego skarbowego jest kara pozbawienia wolności, która może być orzeczona w dniach. Teoretycznie oczywiście, można ją orzec. Tam jest bodaj od 5 dni pozbawienia wolności. No i tutaj pewna uwaga, bo ona, ta kara terminowego pozbawienia wolności wynosi do 15 lat, ale jeśli mamy do czynienia z nadzwyczajnym obostrzeniem, wtedy ten próg jest wyższy i może osiągnąć od 20 lat pozbawienia wolności. Obostrzenie wtedy właśnie polega na wyjściu poza tą granicę 15 lat. No i kara 25 lat pozbawienia wolności i kara dożywotniego pozbawienia wolności. I te dwie kary, już takiego no, długoletniego więzienia, zwane są karami eliminacyjnymi. Czyli mają wyeliminować sprawcę społeczeństwa. Uznajemy, że ktoś zrobił coś tak złego, że trzeba go odseparować od społeczeństwa, wyeliminować go. I proszę Państwa, tu jest ciekawa rzecz, bo się mówi i tak w literaturze materialno-prawnej taki pogląd występuje. Mówi się, że kary eliminacyjne
nie realizują celu resocjalizacyjnego. One nie są po to, żeby resocjalizować. Ktoś zrobił coś tak złego, ktoś jest tak zdegenerowany, że jego nie ma sensu resocjalizować. Jego trzeba eliminować. Jego trzeba izolować po prostu. Izolacja jest celem samym sobie. Przy czym, proszę Państwa, jak popatrzymy na cele wykonywania kary pozbawienia wolności, które są widoczne na gruncie kodeksu karnego wykonawczego, to tu jest pewien kłopot. Pozwoliłem sobie przytoczyć artykuł 67, paragraf 1 kodeksu karnego wykonawczego, który mówi, że wykonywanie kary pozbawienia wolności ma na celu wzbudzanie wskazanym woli współdziałania w kształtowaniu jego społecznie pożądanych postaw, w szczególności poczucia odpowiedzialności oraz potrzeby przestrzegania porządku prawnego i tym samym powstrzymania się od powrotu do przestępstwa. Co ciekawe, przepis ten nie został ograniczony tylko do kary terminowego pozbawienia wolności, czyli do 15 lat. Dotyczy on też sprawców, którzy odbywają kary eliminacyjne. Nie ma tutaj wyłączenia. Przy czym oczywiście na gruncie karno-wykonawczym mamy szereg instrumentów, które pozwalają w intensywniejszy sposób izolować takich sprawców od innych. No, mamy na przykład procedurę nadania statusu więźnia szczególnie niebezpiecznego. Jest bardzo inwazyjny i bardzo daleko idący reżim wykonywania kary pozbawienia wolności. Zresztą nadużywany w polskich realiach i przez to nadużywanie Polska często przegrywa sprawy przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka w Strasburgu. Proszę Państwa, jeszcze na kanwie tego pozbawienia wolności wrócę do kwestii, o której już mówiłem, czyli tego dozoru elektronicznego. To jest ciekawa rzecz, proszę Państwa, i jestem też ciekaw Państwa opinii. Która intuicja jest według Państwa bardziej trafna? Ta, która mówi, że dozór elektroniczny, czy kara wykonywana w systemie dozoru, to jest bardziej ograniczenie wolności, czy to jest pozbawienie wolności? To ma duże znaczenie właśnie w kontekście jakichś problemów materialno-prawnych, bo na przykład mamy takie przestępstwo jak samo uwolnienie się z odbywania kary pozbawienia wolności. Jeśli ja urwę się z dozoru elektronicznego, to dopuszczę się samouwolnienia, czy też powiem, że to nie jest pozbawienie wolności, więc niekoniecznie. Jak się Państwu wydaje, czym to jest bardziej? Izolacją? Czy to jest taki środek, który, no, powiedzielibyśmy, nic się wielkiego nie dzieje, no, to jest takie bardziej ograniczenie wolności? Ale bym powiedziała, że jest bardziej ograniczenie wolności, bo jednak jednak mam możliwość wychodzenia z tego mieszkania, czyli tego miejsca, które wyznaczył sąd, aczkolwiek jest oczywiście w określonych godzinach i w określonych pełnach, tak? Właśnie w celu wykonywania pracy, więc jednak nie jest to takie zupełnie odizolowanie człowieka ze społeczeństwa. Na pewno różnica główna polega na tym, że, bo Pani mówi, że bardziej ograniczenie wolności, tak? Różnica jest na pewno taka, że to nie jest izolacja penitencjarna, to jest oczywiste, tak? Tylko też jak się zastanowimy, po co pozwalamy komuś wychodzić z domu, kto odbywa taką karę pozbawienia wolności. Musimy też wiedzieć, że po to pozwolimy wychodzić, że nie mamy państwa, nie ma służby więziennej, nie ma personelu, który pozwoliłby takiej osobie funkcjonować. No, że taka osoba musi się jakoś utrzymać, bo ktoś musi zapłacić za jej koszty utrzymania, a ktoś musi taką osobę utrzymać. Jak nie mamy zakładu karnego, no to musimy komuś pozwolić pracować, bo inaczej nie zapewnimy mu tego utrzymania. Tak? Nie mamy tutaj służby więziennej, która nam przyniesie jedzenie. Musimy więc czas komuś przeznaczyć na zakup. Oczywiście jest wiele dogodności, jak najbardziej. Natomiast generalnie, proszę Państwa, czasem to tak wygląda, że możliwość wyjścia
w ciągu dnia jest bardzo ograniczona. Czasem to jest czas minimalny, to nie jest tak, że pozwala się komuś wyjść na 10 godzin na przykład, na 11 każdego dnia. Tak to też nie wygląda. Sąd formuje grafik i on jest rozliczany co do godziny. Tak? Trzeba się dotrzymywać tego grafiku. Odstępstwo jest w pewnych sytuacjach oczywiście możliwe, ale przy skonsultowaniu tego z służbą kuratorską. Później sąd musi to zaakceptować, tak? Czyli to jest rozliczanie dosyć skrupulatne. Tak? To ja tutaj bym chciała kontynuować w odniesieniu do tego, co pan profesor powiedział. Znaczy, ja rozumiem jakby ten podział na kary izolacyjne i wolnościowe jako de facto odseparowanie też człowieka od społeczeństwa w pewnej kwestii. Więc jeżeli mamy karę izolacyjną w kontekście takim, że mamy karę pozbawienia wolności, tą terminową albo dożywotnią, no to jednak sprawca nie ma kontaktu w ogóle ze społeczeństwem i jakby ta resocjalizacja odbywa się w warunkach zamkniętych. A w przypadku tych kar wolnościowych jednak sprawca dalej jest resocjalizowany, ale jednak w warunkach, nazwijmy to, takich bardziej naturalnych. Jednak jest to pewne ograniczenie jego wolności, bo jednak no nie może wychodzić z domu w pewnych godzinach, ale w dalszym ciągu uczestniczy w życiu społecznym, czyli na przykład w miejscu pracy dalej ma te kontakty społeczne, które również mogą pozytywnie wpływać na jego resocjalizację, więc w tym kontekście jednak bardziej odbierałabym ten system dozoru elektronicznego jako karę wolnościową. Czy są różne racje właśnie? Generalnie o tym, że ten problem nie jest prosty, świadczy to właśnie, że wcześniej w poprzednim stanie prawnym, który w tym świecie przed kwietniem 2016 roku, właśnie taki tok rozumowania przyjęto i stwierdzono, że w istocie to jest coś takiego, co jest ograniczeniem wolności. I wobec tego zmodyfikowano też istotę tej kary ograniczenia wolności, tak? Później to wywrócono do góry nogami. Oczywiście prawdą jest, że jeśli chodzi o utrzymywanie kontaktów społecznych, to kara pozbawienia wolności wykonywana w systemie dozoru elektronicznego jest no, niepomiernie korzystniejsza. Tak? Możemy zapraszać znajomych, może nas rodzina odwiedzać. Nie mamy tutaj właśnie murów zakładu karnego, nie mamy tej izolacji penitencjalnej. To jest dużo. Tylko z drugiej strony właśnie jednak zamknięcie kogoś w domu też może być dolegliwe. Tak? Wrócę do tego czasu pandemicznego, kiedy odczuwaliśmy to. Poczuliśmy się tak chyba trochę pozbawieni wolności. Nie? Obowiązek pozostawania w jednym miejscu, spowiadania się z tego, gdzie wychodzimy. Grafik. Może być tak, że czasem wyobrażam sobie taki model ukształtowania tej kary, gdzie w niektórych dniach, tygodniach będziemy mogli wyjść tylko na godzinę znowu, w określonym celu oczywiście. To też może być tak, nie każdy pracuje, tak, z tych ludzi. Jak ktoś nie pracuje, to mało czasu może otrzymać poza miejscem zamieszkania. To już jest widzimisię sądu. Także jest dużo argumentów za uznawaniem tego za karę jednak izolacyjną. Oczywiście nie będzie to izolacja penitencjarna, to jest co innego. Ale to, że coś nie odbywa się w zakładzie karnym, nie oznacza jeszcze, że to nie jest pozbawienie wolności. Tak to też nie wygląda. Także oczywiście dużo takich kwestii inwazyjnych, które są charakterystyczne dla zakładu karnego, tutaj jak najbardziej odpada. Natomiast też nie jest tak, że mamy taką nieskorumpowaną możliwość poruszania się. Ja bym powiedział właśnie, że jak mamy pracę i też no biorąc pod uwagę to, ile godzin się spędza w tej pracy nieodpłatnej, kontrolowanej, od 20 do 40 godzin w stosunku miesięcznym to jest, tak? W pozostałym zakresie raczej mamy swobodę dosyć daleko idącą. Jak porównamy sobie dolegliwość tych
pozostały dwóch form, tak, kary ograniczenia wolności, no to powiemy, że ten dozór elektroniczny jest czymś o wiele bardziej dolegliwym, o wiele bardziej inwazyjnym, czymś, co o wiele bardziej utrudnia życie. Znaczy, ja bym powiedział tak, jeśli ta kara wyglądałaby tak, że ten dozór elektroniczny miałby charakter dozoru mobilnego, czyli mam bransoletkę i mogę generalnie wychodzić, mogę się poruszać swobodnie, tylko jestem kontrolowany przez władzę. Tak? Środki karne są takie, gdzie się taką technikę stosuje. No to wtedy powiedziałbym, ok, to jest jakaś tam forma ograniczenia wolności, bo jakkolwiek jestem nadzorowany, to jednak mam możliwość w miarę swobodnego poruszania się. Natomiast przy dozorze elektronicznym już te możliwości są znacznie ograniczone. Także jakby to są konsekwencje i specyfiki związane z tym reżimem odbywania kary. I na tym poprzestanę, jeśli chodzi o dozór, bo chciałbym jeszcze tutaj parę rzeczy omówić. Nie dużo, ale takie najważniejsze rzeczy dotyczące też kar, o których powiedziałem, i środków karnych. Pamiętajmy też, że jest coś takiego, to Państwo sobie też później głębiej przeanalizują. Czasami możemy stosować taką mieszankę kar, czyli stosujemy, czy orzekamy w stosunku do tej samej osoby i karę pozbawienia wolności, i karę ograniczenia wolności. Co do zasady najpierw wykonujemy karę izolacyjną, krótkoterminową, później przechodzimy do wykonywania kary ograniczenia wolności. Są dwa przepisy, które na taki mechanizm pozwalają. Chodzi o taką terapię szokową, tak? Zamierzeniem twórców tego przepisu było to, żeby sprawca na chwilę chociaż trafił do zakładu karnego, przeżył szok, a później sobie pracował. A tak, terapia szokowa. O to chodziło w tych regulacjach. Proszę Państwa, jeszcze mamy coś takiego jak środki karne. Bardzo ciekawy instrument, który ma bardzo różne funkcje. Oczywiście, proszę Państwa, no ustalowy katalog środków karnych znajduje się w artykule 39 Kodeksu Karnego, ale to nie jest tak, że to są wszystkie środki karne. Oczywiście no, wszystkie środki karne muszą być ustanowione w ustawie, to jest jasne, ale może być tak, że ustawodawca nam wymyśli jakiś środek karny w innej ustawie niż kodeks karny. Kiedyś takim środkiem był zakaz wstępu na imprezę masową, teraz środek ten został przeniesiony, czy znajduje się już w obrębie kodeksu karnego. Tutaj mają Państwo katalog tych środków, artykuł 39, ja ich nie będę wszystkich przytaczał, bo to nie ma sensu powtarzać, czy wszystkie te środki czytać. Na pewno no, zakaz prowadzenia pojazdu, tak, coś bardzo charakterystycznego, pozbawienie praw publicznych, zakaz wykonywania działalności gospodarczej, różne tam instrumenty, które nam pozwalają ukształtować karę, tak, uelastycznić ją i sprawić, że ta kara będzie taka bardziej celowana. Nakaz okresowego opuszczenia lokalu zajmowanego wspólnie z pokrzywdzonym. Na zakaz prowadzenia pojazdu to już było świadczenie pieniężne, podanie wyroku do publicznej wiadomości. Proszę Państwa, te środki karne mają różnorakie funkcje, no represyjna na pewno, czyli jakaś dodatkowa dolegliwość. Czyli na przykład pozbawienie praw publicznych, ktoś nie może głosować, tak, albo być wybierany. Świadczenie pieniężne, czyli takie dodatkowe ukaranie pieniężne. Jest krobnięcie po kieszeni, tak? Też jest taka represja, świadoma dolegliwość. Symboliczna, łączy się ze społecznym potępieniem czynu. Kompensacyjna, przy czym ta funkcja już stała się mniej oczywista, odkąd w ustawie zostały wyodrębnione środki kompensacyjne. No i też
funkcja środków ma, te środki mają też charakter zabezpieczający. Czyli na przykład ktoś spowodował wypadek, jeździ w sposób niebezpieczny, nie powinien jeździć samochodem, bo jak będzie jeździł, to może powodować zagrożenie w ruchu drogowym. To w takiej sytuacji tytułem prewencji powinno się orzec środek karny w postaci zakazu prowadzenia pojazdu. Środki karne mają charakter terminowy albo nieterminowy. Terminowe to na przykład będzie zakaz prowadzenia pojazdu, to jest chyba taki najbardziej namacalny przykład, albo jednorazowe, to jest doświadczenie pieniężne, albo podanie wyroku do wiadomości publicznej. To wykonujemy tylko raz. Mogą to być środki fakultatywne, czyli coś, co sąd może, a nie musi orzec. Pozbawienie praw publicznych, zakaz prowadzenia działalności gospodarczej. Ale proszę Państwa, są takie sytuacje, kiedy ustawodawca mówi, no drogi sądzie, musisz orzec środek karny, nie masz wyjścia. Taki czyn został popełniony, że trzeba orzec środek karny. No i tutaj przytoczyłem tu Państwu taką regulację. W niektórych przypadkach jest obowiązek orzeczenia zakazu prowadzenia pojazdu. Niektóre, proszę Państwa, te zakazy, ten zakaz prowadzenia pojazdu czasami może być orzeczony na zawsze. Bardzo dolegliwy środek. Przy czym, proszę Państwa, tutaj mała uwaga, jest taki mechanizm, który mimo też obligatoryjności środka karnego pozwala jednak na rezygnację z jego orzeczenia. Na przykład mamy coś takiego w artykule 61, paragraf 2 kodeksu karnego, czyli jak sąd odstępuje od wymierzenia kary, to może sąd również odstąpić od wymierzenia środka karnego. Na wiązki na rzecz Skarbu Państwa oraz przepadku, chociażby orzeczenie było wiązkowe. Jeśli chodzi o okres stosowania, to są środki karne, które się stosuje od roku do 10. Tutaj zostały wymienione, ustawodawca wskazuje to precyzyjnie. Niektóre od roku do lat 15. Przepisy. Zakaz temporalnej imprezy masowej jest takim dosyć nietypowym środkiem w zakresie terminu, bo tutaj orzeka się go na czas od roku do 6 lat. No i też są orzekane dożywotnio o zakazie prowadzenia pojazdu mówiłem, zakaz zajmowania wszelkich lub określonych stanowisk lub wykonywania wszelkich lub określonych zawodów lub wykonywania wszelkiej lub określonej pracy na podstawie stosunku pracy, umowy agencyjnej, umowy zlecenia, lub innej umowy świadczenia usług, czyli dalej w różnych tam organach jednostki samorządu terytorialnego. One mogą być czasami skrócone, czyli można skrócić czasami czas stosowania tych środków. Co do zasady w połowie okresu, na które orzeczono środki, jak ta połowa okresu upłynie, to można uznać środek karny za wykonany. I co ciekawe, nawet artykuł 84, paragraf 2a pozwala nam uznać za wykonany orzeczony dożywotnio środek karny, jeżeli skazany przestrzegał porządku prawnego i nie zachodzi obawa ponownego popełnienia przestępstwa podobnego do tego, za które orzeczono środek karny, a środek karny był stosowany do skazanego, znaczy był wykonywany przez co najmniej 15 lat. Ten dożywotni też środek, on ma też o tyle znaczenie, że przed wykonaniem środka nie może dojść do zatarcia skazania. Czyli jak będzie aktualny ten określony zakaz, no to skazanemu nie zatrze się skazanie. No chyba, że skróci się wykonywanie tego środka i wtedy już nie będzie przeszkód do tego, żeby skazanie zatrzeć. Proszę Państwa, wreszcie już kończąc,
Są też inne środki, tak jak wspomniałem, które nie są środkami, nie są karą ani środkami karnymi. Chociaż, proszę Państwa, czasami one jednak pełnią funkcję represyjną. Albo są takie projektowane, które będą pełnić funkcję represyjną. Mamy coś takiego jak środki kompensacyjne. Czyli jak ktoś poniósł z tytułu przestępstwa szkodę, no to trzeba ją naprawić. To nie chodzi o karanie kogoś, tylko chodzi o kompensację. Więc tu nie chodzi o to, żeby komuś sprawić przykrość, tę dolegliwość, tylko żeby wyrównać uszczerbek, który powstał w społeczeństwie. Jakieś zadośćuczynienie, nawiązka. Mamy też przepadek, coś, co było kiedyś środkiem karnym, ale od 1 lipca 2015 roku środkiem karnym nie jest. Został ten środek przeniesiony do rozdziału 5a kodeksu karnego. Uznano, że to też nie jest że to nie jest narzędzie represyjne. I czasem, proszę Państwa, może tak być, no bo o co chodzi w przypadku głównie? Jak ktoś zarodził pieniądze z przestępstwa, tak? Przestępstwo ma nie popłacać. Jak ktoś zarobił na przestępstwie, to trzeba mu to zabrać, co zarobił na przestępstwie. To jest korzyść nienależna. Więc tutaj niczego nie karzemy, po prostu zabieramy to, co zostało niegodnie zarobione. Czy, proszę Państwa, czasem jednak moim zdaniem jest ten przypadek na miastą kary, no chociażby będzie tak wtedy, jak będziemy mieć do czynienia z jakimś narzędziem służącym do popełnienia przestępstwa. Ktoś używa drugiego komputera do jakiejś, powiedzmy, no nie wiem, kradzieży środków na rachunku bankowym o niewielkiej wysokości. Komputer może być dużo więcej wart niż te środki zabrane. To w takiej sytuacji przepadek narzędzia, które służyło do zaboru tych środków, może być już represją. Teraz jest projektowany też taki przepis, który pozwoli na zabieranie pojazdów mechanicznych, przepadek pojazdów mechanicznych wobec nieczciwych kierowców. To też może być nieprawdopodobna represja. Może to jest nic innego niż represja. Mamy też takie środki probacyjne, kiedy sprawcy próbujemy, tak? Czyli może być tak, że zastosujemy warunkowe umorzenie postępowania karnego. To jest taki instrument, który pozwala, powiedzmy, zamrozić postępowanie karne i oczekiwać na to, jak się sprawca nam zachowa. Jak będzie się zachowywał dobrze, to my go nie ukażemy. My nie będziemy już kontynuować tego postępowania. I mu darujemy zawiasy tak zwane, tak, czyli warunkowe zawieszenie. To wiemy, na czym to polega. Chyba nie ma na sali takiej osoby, która by nie słyszała o zawiasach. Warunkowe przedterminowe zwolnienie. No i proszę Państwa, środki zabezpieczające jeszcze mam. Czyli coś, co nie służy represji. To ma być jakaś prewencja, jakaś ochrona przed czymś. Jak mamy niepoczytalnego sprawcę, który trafia do zamkniętego zakładu psychiatrycznego. To był niepoczytalny. Jego nie możemy karać. No jak karać kogoś, kto nie mógł w czasie czynu rozpoznać jego znaczenia lub pokierować swoim postępowaniem? My go dlatego izolujemy, no bo może on coś złego nam zrobić. Jak to niebezpieczeństwo z jego strony zostanie zneutralizowane, to my go wypuścimy, nie będziemy go trzymać, bo my nie wtrąciliśmy go do tego zakładu, czy nie skierowaliśmy go bardziej do tego zakładu po to, aby mu sprawić przykrość, tylko on ma się tam wyleczyć. Jak się go uda wyleczyć, no to wyjdzie. Środek nie będzie dłużej potrzebny. Dobrze, proszę Państwa, myślę, że jeśli chodzi o takie ogólne rzeczy dotyczące środków reakcji karnej, na dzisiaj tyle, za tydzień dalsza część nauki ukaże już z udziałem pewnie profesora Wróbla. Jest pytanie, proszę tak, bardzo. Panie profesorze, po pierwsze, takie definicyjne, czyli rozumiem, że środek karny jest karą w tych
znaczeniu materialnym, które omawialiśmy na samym początku, ale pewne środki kompensacji nie są karą. Znaczy on może być w rozumieniu konstytucji karą, bo jeśli on ma znaczenie represyjne, to myślę, że możemy go jako karę w takim szerokim rozumieniu potraktować. Natomiast no, to jest też pytanie, na ile coś się powinno nazywać środkiem kary. No bo tak przy przypadku było, tak? Stwierdzono, że no, nazwaliśmy to środkiem karnym, ale on ma takie cechy, że to nie do końca jest kara, więc my go musimy gdzieś przenieść. To jeszcze miałbym drugie pytanie, jeśli można. No bo mówił pan profesor o kontrowersji pewnej z karami kryminacyjnymi. Takie pytanie, które prawno porównawcze, czy odbywa pan w Europie, w Unii, w Orbenzie, jakieś państwo, gdzie nie funkcjonują w ogóle kary eliminacyjne? Czy wszędzie? Nie wiem, jak jest w Skandynawii. Nie badałem tego. Nie chcę też wprowadzać w błąd. Nie badałem wszystkich systemów, tak? Nie jestem w stanie tego na pewno wykluczyć. Mogą istnieć takie systemy, gdzie nie orzeka się kary dożywotniego pozbawienia wolności, ale po upływie jakiegoś tam czasu kary mogą być takie quasi środki zabezpieczające stosowane. Tak? Jeśli kończy ta kara i później ewentualnie jest jeszcze jakiś inny środek, tak? Który pozwala no, eliminować jakieś